Hej, witam Was w trzecim odcinku. Oczywiście, kończymy dokładnie w tym samym miejscu, w którym właściwie zaczynamy. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Także idźmy do szkoły, bo i tak... Patrz, co za spryciarz. Uczył się wystarczająco dużo w tym tygodniu. To mama powinna nas... troszkę tutaj docenić. No zobaczymy, jak wrócę z kuchni. Jaka będzie reakcja mamy? O, dzięki, mamo. Tak, trzymaj. Okej. Prześpij się. Całkiem dobrze nam idzie. 12 tysięcy odsłon, 1000 subskrybentów, a mamy już niemal bez jednej osoby 6,5 tysiąca, $18 zarobiłem, a łącznie $60. Bardzo dobrze. 28 stycznia, okej. Spróbujmy jeszcze się wybrać do szkoły, żeby mieć pewność, że nasza ocena z egzaminu będzie celująca. Egzamin już tuż, tuż. Okej. Zjedzmy coś, prześpijmy się, a potem nagramy sobie grę. Ładnie nasze subskrypcje rosną. To jest trzeci filmik, a już mamy prawie 7 tysięcy widzów. Stałych widzów. Przynajmniej subskrybenci powinni być stałymi widzami. No ale jak to wiadomo, YouTube rządzi się swoimi prawami. Mniej więcej około 10% subskrypcji to są stali widzowie, więc ja oczywiście tych swoich stałych widzów serdecznie pozdrawiam. Co u Was słychać? Napiszcie w komentarzu. I zabierajmy się za trzecią część naszej gry. Okej. Standardowo pomachamy na przywitanie. Mamy jeszcze 17 punktów, więc możemy sporo sobie tutaj wydawać. Weźmy troszkę w postprodukcję zainwestujmy. No i nawet trafiliśmy. Bardzo dobrze. Tutaj w grę aktorską. Więc uroczysty okrzyk. Ura! Oh, god damn it. To nie było zbyt dobre, ale przynajmniej poważny komentarz tutaj nam troszkę doda punktów. Okej, jakby to połączyć? To na pewno, to i to. Nam się komp wali. To może być małym problemem. Troszkę może podrasujmy jeszcze tytuł. Zainteresowanie. Wyżej połowy, nowe rekordy, właściwie trzy nowe rekordy. Jest się z czego cieszyć. Okej, prześlij filmik. No musimy wydać trochę tej kasy. Idźmy więc do szkoły. Egzamin już następnego dnia, więc to nasza ostatnia szansa na porządne oceny. Okej, $24. Pięknie. Okej, powinna być cena całkiem dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Może ta po prostu ostatnia lekcja przed tym egzaminem, właśnie, da nam upragnioną ocenę. I co? Mam jeszcze kartę. A, proste pożegnanie, nie chcemy kradzionego materiału. $100. Szóstka, doskonale. Pięknie. Koleżanka. Konwent gier. Okej, bilet kosztuje aż $100. Jakaś mama? Okej. Dostałem $50 od mamy, więc w sumie mógłbym się wybrać na to.
Okej, bilet. $100 poszło, 28 lutego. Okej, padałoby coś zjeść, przespać się. Zdrowy uczeń, 13 tysięcy punktów doświadczenia. Pięknie. Nagramy oczywiście też gameplay. Kolejny. Broken Words cały czas bardzo dobrze się ogląda, więc... O, spadł na 50. miejsce, pomimo że... Tak mi dobrze szło. Osoby starsze, pragnące rozrywki, humorystyczne, no i mężczyźni, wiadomo, kobiety troszkę rzadziej oglądają gry, ale oczywiście wszystkie panie ze swojego kanału też serdecznie pozdrawiam. Okej, idźmy za ciosem, nagrywajmy to, co się oglądać. Można by troszkę zainwestować w sprzęt. Z tym, że troszkę kiepsko z kasą jest na ten sprzęt. Mam tylko $50. Niewiele bym mógł z tego wycisnąć. Nowa stacja, nawet cały komputer kosztuje 250, więc strasznie dużo. Poważny komentarz. Okej, kurczę, szkoda, że nie widzę tego. Mi zdecydowanie pomogło. Okej, profesjonalny. To będzie ostatni, więc możemy tutaj troszkę w postprodukcję, żebyśmy najwięcej mieli. Przy okazji, o, nie trafiliśmy. Troszkę słabo. Okej, pewnie to, to i to. Co to najsłabiej wygląda? Pewno postprodukcję trzeba poprawić. I w sumie tutaj możemy kolor. Tracę subskrybentów. Jak to? Przecież cały czas nagrywam, cały czas publikuję. O co wam chodzi? Może trzeba już po prostu pomyśleć o nowej grze. Okej, gdybym poszedł sobie coś popracował, pocybut, nie, ale w myjni w sumie możemy za $20 pójść popracować, a później od razu wybierzemy się do szkoły. Przez to nasz filmik się ładnie zaploduje. Prawie $8 zarobiliśmy na naszym ostatnim materiale. Plus oczywiście nowy typ wideo, mogę robić vlogi. Nowe osiągnięcia. Szkoła jest strasznie męcząca. Zjedzmy sobie. Prześpijmy się. I do tego czasu może już nam się prześle film. Więc... będziemy mogli zakupić nową grę. Chociaż pytanie, czy jest sens kupować nową grę, skoro Broken Words tak dobrze się ogląda. Dobry ma noty. 4 łapki na 5. Co tam mama? O. Dobrze, mamo. Troszkę pouczę, tylko muszę oczywiście nagrać 5. część Broken Words. Cały czas mamy ten nasz jedyny sposób przywitania. Komentarz niezwiązany z tematem. Czyli po prostu rozmawiam sobie, o, dzisiaj była taka ładna pogoda, a tu mamy morderstwo. No cóż. Nie podwoiliśmy, tylko dodaliśmy też trochę nowych punktów. Tutaj będą podwojone punkty gry aktorskiej, więc w to wypadałoby zainwestować. Okej. Okay. No
pamiętasz nieśmieszny komentarz. Dodaliśmy sobie kolejnych kilka punkcików. Czy jestem w stanie tak sensownie połączyć? Niestety nie za bardzo. Musimy po produkcję zainwestować. Wypadałoby w tytuł. No już spada popularność, więc powoli trzeba będzie rozglądać się za następnymi grami. Nowa karta. Wyciemniane wideo. Intro z logiem. Okej. Okay. Intro by mnie bardziej interesowało. Chodźmy do szkoły. Oczywiście nasza nauka leży. Chodźmy może nawet dwa razy. I tak nic nie zrobimy w tym momencie, jak się film najpierw renderuje, a później uploaduje. Konstruktywna krytyka. Może być najwyżej. Będziemy, można powiedzieć, spostrzegawczy, bo tak, jeżeli jest krytyka, to ważne, żeby coś sobie przedstawiała, a nie ktoś napisze: o, jaki głupi film. Nie napisze, dlaczego jest głupi, po prostu napisze: głupi film. Głupi youtuber. W ogóle co on robi? Takie komentarze są po prostu bez sensu. Jeżeli napisze, że film jest głupi, bo, to wtedy już ma to jakiś sens. Mam $150. Bardzo dobrze. O, dobra. Zdecydowanie musimy przestać już nagrywać tę grę, więc zakupimy nową. Przyszło 12 tysięcy subskrypcji. Bardzo dobrze. Okej. Counter Strike. Wyszło 26 stycznia. Okej. Popularność cały czas rośnie, więc grzechem byłoby z tego nie skorzystać. Yeah! Dawam do nas. Zadanie ukończone. Nowe punkty doświadczenia. Przybywajcie, punkciki. Albo nie. Nie, nie, nie. Wracaj, wracaj. Nagramy oczywiście kantery. Tylko go nagramy, to oczywiście wybierzemy się do szkoły, żeby troszkę nadrobić tutaj ten czas do egzaminu, żeby oczywiście znowu zdobyć jak najlepszą ocenę. Poważny komentarz. Zdało nam to trochę punktów. Mamy już 5 etapów naszego filmu. Dodajmy uroczysty okrzyk. A. Cholera. Okej, to nam podpasuje. I na koniec pomacham na pożegnanie. Jakby to sensownie złożyć? Na pewno to bym chciał tutaj się ładnie złożyć. To na koniec. O, to nam się troszkę. Ale okej, przez to nie mamy żadnych czerwonych. Zainwestujmy ostrość i w tytuł. 20 godzin przesyłania się. O matko, strasznie długo. Ale dzięki temu trochę będę miał czas na szkołę. Oczywiście nowe rekordy w treści, jakości nagrania oraz w montażu. Super. Chodźmy do szkoły. Nawet możemy pójść dwa razy. W tym czasie i tak nic nie zrobimy. Szkoła sama się nie nauczy. Chociaż głupio to zabrzmiało. Nowa karta. Okej, co my tu mamy? Ilość wyświetleń wzrasta wraz z liczbą gameplayów przez ciebie zrobionych. Albo gry przygodowe, symulacyjne strategie RPG graficzne,
gry przygotowe, jak i gry, gry akcji zyskują 10% więcej łapek w górę. Pierwsze wrażenie. Okej, jako że robię sporo gameplay, które mają po kilka odcinków, więc ilość wyświetleń wzrasta wraz z liczbą gameplayów, to byłoby coś dla mnie. Yeah! Zadanie ukończone. Okej. 10 lutego. O, to już jutro. Więc wypadałoby jeszcze... ubierz się. Dałoby radę coś zjeść przed tym i jeszcze się wyspać? Pójdę przecież głodny i zmęczony na imprezę. Chociaż w sumie głodny mógłbym pójść, bo dzięki temu przynajmniej bym sobie tam coś zjadł. Ale z pewnością nie można iść zmęczonym na imprezę. Co to za impreza, gdzie zaraz będziemy chcieli wyjść, żeby odpocząć. Okej. Czapki nie chcemy, chociaż dodało nam prosty obok. Okej, załóżmy sobie taką czapeczkę. Czy coś możemy tutaj zmienić w naszym wyglądzie, co by nam troszkę pomogło? Dały jakieś nam punkty? My wybierając te spodnie, mamy dwa do zielonego. Okej. Okej. Prosty ubiór. Będziemy stylowo się ubierać. Trzeba po prostu zrobić dobre wrażenie. Okej. Jestem tutaj. Kim ty jesteś? Ósmy poziom, o! Znaczy ósmy poziom w rankingu jest 47. O nie, nie chciałem z tobą rozmawiać. Zobacz profil. Ranking, pierwsza moda. Bla bla. Zobacz profil. Z tobą mamy bardzo dobre relacje. I umiesz? Lubisz grać. Bla bla. Więc w sumie. Bla bla. Zwróć uwagę na komentarze od widzów. Okej, troszkę podrapowaliśmy. Bla bla. Natalia. O, myślę, że jestem jednym z najlepszych youtuberów. Bla bla. Czy to coś da? Nie wiem. Ta-da! Ucieszyła się. Możemy się też przytulać. Bla bla. O, fajnie byłoby. Chodźmy jeszcze jej prof. Jest czwarta w rankingu. W sumie mnie lubi. Lubi gry. Może pomówić się z nim? No, będę.
Aż taka niezdecydowana. Przytulanie widocznie kręci ją bardziej niż flirt. Więc musimy się w sumie troszkę poprzytulać. Mówić się coś się ona nie chce. O, jak się nam smutko zrobiło. O. I prezent. Tada! Okej. Relacja troszkę wydaje się być ona całkiem ciekawa. Jest dobra w graniu. Dlaczego by nie? Zobaczmy, czy bardzo dobrze. Rozbawiłem was. Śmiech jest bardzo dobry. Da, lipa. Okej, dwa mi podwiększmy, więc... Mam jeszcze 17. Uroczysty oczy. Okej, poważny komentarz. I na zakończenie. Okej, wideo nagrane. Zobaczmy, jakie karty mam. Formalne powitanie. A tu aż za 9 punktów. Nie, na razie to skupmy się na takich troszkę może mniejszych. Dobra. Przytuliliśmy na pożegnanie. W sumie to byłoby na tyle w tym odcinku, chociaż nasza koleżanka... No patrz, wystarczyło jedno takie spotkanie, a dziewczyna już pyta się o zamieszkanie. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. No i cóż, słyszymy się już w kolejnym. A wy nie zapomnijcie zostawić komentarza i łapek w górę. Tak więc, trzymajcie się ciepło. Hey.